Dobry wieczór. Witam Was z mojego świata kwiatowego i owocowego. Przeczytam Wam bajkę pod tytułem Nietypowa bajka. Opowiem Wam bajkę nad bajkami, w której spotykają się inne bajki. Dawno, dawno temu smok o imieniu Ludwik wędrował z tobołkiem na ramieniu przez ogromny las. Była wtedy bardzo sroga zima. Mróz szczypał i nos, i uszy Ludwika, nie mówiąc już o stopach i ogonie. Inne zwierzęta spały lub siedziały w swoich domach i nie wystawiały z nich nawet czubka nosa. Kiedy tak smok wędrował sobie przez las, nucąc swoje smocze melodie, w pewnej chwili zauważył z daleka dziewczynkę, samotnie idącą po drodze. Dziewczynka ubrana była w czerwoną sukienkę, pelerynkę i kapturek tego samego koloru. – Dokąd idziesz, dziewczynko, w czerwonym ubranku? – zapytał Ludwik. – Do chatki z piernika, gdzie mieszka moja babcia. Zbliżają się święta i idę zaprosić babcię do naszego domu na wigilijną wieczerzę. – Może mnie nazywać tak, jak wszystkie dzieci na całym świecie – czerwony kapturek. – Chyba nie trudno zgadnąć, dlaczego tak mnie nazwali. – A ty kim jesteś? Nie wyglądasz na wilka – stwierdziła dziewczynka. Ja wilkiem nigdy w życiu. Jestem smok Ludwik. Wędruję sobie po bajkowym świecie i poznaję wiele ciekawych postaci. Mogę pójść z tobą do babci? Zapytał Ludwik. Pewnie, chodź, babcia się ucieszy. Smok Ludwik i czerwony kapturek poszli razem przez las rozświetlony przez lśniące w słońcu płatki śniegu. W pewnym momencie usłyszeli coś w rodzaju płaczu dziecka. To mała dziewczynka siedziała pod drzewem i łkała, trzymając w ręku zapałki. – Co się stało, dziewczynko? – spytał Ludwik. – Czemu płaczesz? Królowa śniegu powiedziała, że mnie zamrozi i już nigdy nie zobaczę swojej kochanej babci. – Jak tak będziesz siedziała bez ruchu, to i bez pomocy królowej śniegu zamarzniesz. – Ruszaj się trochę, nie siedź tak bez ruchu – radził czerwony kapturek. – A może pójdziesz z nami do piernikowej chatki? Tam jest ciepło, a i babcia się ucieszy – widząc takiego małego gościa, zaproponował kapturek. – Weźmiecie mnie ze sobą? – nieśmiało spytała dziewczynka. – Ostatnio długo byłam sama i chętnie poszłabym z wami do twojej babci, kapturku. Nie będę wam przeszkadzać. – Ależ skąd? Zawsze to raźniej maszerować razem. Przy nas królowa śniegu nie odważy się nic zrobić – zapewnił Ludwik. – Czerwone ubranko kapturka i mój silny ogon na pewno wystraszą tę kobietę – z lodowatym sercem dodał. – Pewnie ma rację, ale – żadne ale – zaprotestował kapturek. – Idziesz z nami i już – powiedział kapturek stanowczo. I poszła cała trójka drogą przez las do babci czerwonego kapturka. Z daleka zobaczyli małe kaczątko, które usiłowało wejść na drzewo. – A ty co wyprawiasz? Chcesz wejść na drzewo? – zapytał Ludwik. – Co robisz, pisklaku? Przecież kaczki nie chodzą po drzewach – przypomniał czerwony kapturek. – Uciekam na drzewo ze strachu – powiedział cicho kaczorek. – Ze strachu? – zapytała zgodnym chórem cała trójka. – A co? Może widziałeś wilka? – upewnił się czerwony kapturek. – Gorzej – zaniepokoiła się trójka wędrowców. – Tak? Gorzej? Baba Jaga goniła mnie po lesie. Wykrzykiwała, że chce wrzucić mnie do pieca. – Baba Jaga? Ta, co mieszka w chacie na kurzej łapce? – zapytała dziewczynka z zapałkami. – Tak, ta sama. Była okropnie zła na Jasię i Małgosię, bo uwolnili siedmiu krasnoludków, których ona więziła. Oni uciekli, a mnie za to wszystko wiedźma chciała ukarać. – Dobre, co? Gdzie tu sprawiedliwość? Nie dziwcie się teraz, że ja, kaczorek, chciałem wejść na drzewo. Ze strachu różne rzeczy się robi, tłumaczył się malec. Już dobrze, nie bój się. Przy nas jesteś bezpieczny, zapewnił Ludwik. Chodź z nami do chatki z piernika, gdzie mieszka moja babcia. Na pewno się ucieszy, jak cię zobaczy, zaproponował czerwony kapturek. Pewnie, że pójdę, odpowiedział kaczorek i cała czwórka ruszyła przez las.
Kiedy zbliżali się do piernikowej chatki, zobaczyli na drodze pantofelek, który leżał samotnie w śniegowej zaspie. Zobaczcie, pantofelek, jaki ładny! Zachwycała się dziewczynka z zapałkami. Pantofelek? O tej porze roku zdziwił się Ludwik. To pantofelek Kopciuszka, zawołał uradowany czerwony kapturek. Od lat Kopciuszek odwiedza moją babcię w okolicach świąt Bożego Narodzenia i od lat gubi na drodze swój pantofelek, dodała dziewczynka. Co to za oferma? Chodzić nie umie czy co? Niech chodzi bez butów, skoro zawsze je tak gubi, naśmiewa się Kaczorek. Już ty lepiej nic nie mów, upomniał go Ludwik. Kopciuszek tutaj? Z niedowierzaniem zapytał Smok. Tak, poznałyśmy się na balu u śpiącej królewny. Zaprzyjaźniłyśmy się i od tej pory spotykamy się z Kopciuszkiem u mojej babci, właśnie w okresie świątecznym. Chodźmy więc szybciej, chcę poznać Kopciuszka, prosiła dziewczynka z zapałkami. Kiedy podchodzili do piernikowej chatki, usłyszeli śmiech i dziecięce śpiewanie dochodzące z ogrodu. To Jaś, Małgosia, Kaj i Gerda wraz z sierotką Marysią i siedmioma krasnoludkami lepili bałwanę i rzucali do siebie śnieżkami. Moja babcia ma gości, których na pewno polubicie. Chodźmy do nich, zachęcał czerwony kapturek. Kapturek, zawołał Kopciuszek i pobiegł, żeby się przywitać. Witaj, Kopciuszku, jak miło znów cię widzieć, powiedział kapturek, mocno ściskając przyjaciółkę. Chodźcie wszyscy do domu, zawołała babcia przez okno. Mam dla was herbatę z sokiem malinowym i ciasteczka, zachęcała. Po przywitaniu się z nowo przybyłymi gośćmi, babcia zaprowadziła wszystkich do salonu z kominkiem. Radości ze spotkania nie było końca. Wieczorem Smok Ludwik odwinął swój tobołek, wyjął z niego mały stolik i powiedział: Stoliczku, nakryj się, i zaprosił wszystkich przyjaciół do świątecznie zastawionego stołu. Po uroczystej kolacji wszyscy usiedli przy kominku i słuchali nowych bajek opowiadanych przez babcię czerwonego kapturka. Jakie to były bajki? O tym, drogie dzieci, dowiecie się innym razem. Dziękuję. Dobranoc.